do faceta. Jak stać się prawdziwym mężczyzną? Ale także do kobiet to może być. Drogie panie, też możecie to sobie obejrzeć. Dawno, dawno temu czytałem taką bajeczkę, chyba chińską, o tym, że najmądrzejszy to jest zegar słoneczny. Zegar słoneczny jest dlatego mądry, że pokazuje tylko słoneczne godziny. Jak są pochmurne, to nie pokazuje. I również, drodzy kandydaci na mężczyzn, informuję was, że jeżeli chcecie kiedyś się stać mężczyznami, to zwracacie uwagę, żyjecie w radosnych godzinach. Jak wyjeżdżacie na wakacje, to się rozkoszujecie pięknym słońcem. Jak się zdarzy przypadkowo jeden dzień burzowy, jeden dzień z huraganem, z wichurą, to nie zwracacie na niego najmniejszej uwagi. Wracacie i opowiadacie, że byliście na cudnych wakacjach, była wspaniała, cudowna pogoda. I tak samo postępujesz ze swoją dziewczyną. Zwracasz uwagę na te cudowne godziny. Owszem, są różne pory roku i w niektórych porach roku tych słonecznych godzin może być trochę mniej. Ale dlatego w lecie zbierasz słońce, żeby ci starczyło na jesień, zimę, przedwiośnie. No! I dlatego uwaga do panów. Jak jesteś z kobietą, to przeżywasz nirwanę, przeżywasz szczęście, rozkoszujesz, ładujesz baterię tym, jaka ona jest miła, jaka jest cudowna, jaka jest wspaniała. A potem, jak będzie nieco mniej miła, nieco mniej cudowna i nieco mniej wspaniała, wykorzystujesz to, co naładowałeś. Mówisz, po prostu dzisiaj nie ma dobrego dnia, najwyżej. Dzisiaj nie ma, ale ona jest cudowna, wspaniała i naj na świecie, rozumiesz? No, nie tylko najpiękniejsza, ale najmilsza, najżyczliwsza, najserdeczniejsza. Rozumiesz? No. I dlatego, kochani, patrzycie w swoje, patrz w swoją wybrankę, tak jakbyś patrzył na najpiękniejszy wschód słońca. Dopiero zaczyna się cudowny dzień. A czemu cudowny? Bo już pamiętasz wczorajszy, który był też cudowny. I dlatego niech żyje słońce i niech żyją te cudowne kobiety, które kochamy nad życie. No. Cieplutko tutaj, tak. Cieplutko.